Honda Civic to jeden z naszych ulubionych kompaktów. Nieźle wygląda, jest sensownie wykończona, ale przede wszystkim daje naprawdę przyjemne odczucia z jazdy. I to nawet w nowej wersji hybrydowej, która raczej nie kojarzy się ze sportem, a jednak taką nutkę w sobie ma. To teraz takiego Civica trochę napompujemy i podniesiemy o kilka centymetrów. Zapraszam na test. ZR-V, bo tak nazywa się ten model, to nowość w gamie Hondy wprowadzona na rynek w zeszłym roku. Nazwa, która nikomu nic nie mówi, oznacza Z Runabout Vehicle i nawiązuje do pokolenia Z. Nie brzmi to jakoś sensownie, nie dorabiajmy teorii, to po prostu kolejny crossover. Co ciekawe, w Chinach i Stanach to samo auto nazywa się HR-V. Stylistyka jest neutralna. Szczególnie tył samochodu bardziej przywodzi na myśl Toyotę, a nie Hondę. Przód jest już ciekawszy. Mamy tu wysoko usadowione światła i spory grill, który różni się w zależności od wersji. W prezentowanej ZR-V Sport wygląda jak na zdjęciach, natomiast w innych wariantach ma wypełnienie pionowe. Trochę jak Pan Americana w Mercedesach AMG. W środku mamy tu tak naprawdę Civica. Cały projekt kokpitu jest identyczny. Drobne różnice pojawiają się przy kształcie pokręteł przy nawiewach i w tunelu środkowym, bo miejsca na kubki przeniesiono pod pokrętła klimatyzacji. No i właśnie, nadal mamy tu taką dość analogową obsługę. Pokrętła, skróty, normalne przyciski na kierownicy. I to jest bardzo duży plus. Tak samo jakość wykonania i spasowania. Przykładowo tunel środkowy jest obity miękkim materiałem. Może plastiki w dolnych rejonach są dość twarde, ale nie wpływa to na ogólne odczucia. Obsługa funkcji jest prosta i intuicyjna, a z telefonem łączymy się bezprzewodowo przez CarPlay. Nie brakuje też miejsca z tyłu. Cztery osoby będą podróżować bardzo wygodnie. Pytanie jedynie, czy się spakują, bo pojemność kufra to tylko 390 litrów. Bagażnik faktycznie nie zachwyca, jest mniejszy niż w Civicu. A jak się taką ZR-V-ką jeździ? Już raportuję. Pewnie spodziewacie się, że to taki typowy crossover. Jeździ, bo jeździ i trudno powiedzieć coś więcej. No nie do końca. Przede wszystkim to auto naprawdę potrafi zaangażować kierowcę w jazdę. Układ kierowniczy, zawieszenie, to wszystko się z nami komunikuje i dość mocno przypomina Civica. Oczywiście wyższy środek ciężkości nie pozwala na taką zupełnie sportową jazdę, ale nie jest tu tak totalnie nudno. A to już dużo. Układ napędowy to samo, co znamy już z Civica. Hybryda składająca się z silnika spalinowego, pełniącego funkcję generatora prądu i dwóch motorów elektrycznych, a do tego skrzynia biegów o jednym przełożeniu, udająca klasyczny automat. Zmiany wirtualnych przełożeń są zaprogramowane wręcz wzorowo. 184 konie mocy, 315 Nm momentu, setka w 7,9 sekundy i maksymalnie 173 km na godzinę. No i te świetne metalowe łopatki. A szkoda, że nie zmieniamy nimi biegów, a jedynie stopień rekuperacji. Odczucia z takiej codziennej jazdy też są bardzo przyjemne. Jest tu cicho i płynnie. Ten specyficzny sposób działania hybrydy, gdzie silnik spalinowy jest generatorem, ma też jakiś sens, bo wyniki spalania są bardzo dobre. Realnie będzie to może troszkę więcej niż na przykład hybrydowej Corolli Cross, ale w mieście da się zejść nawet poniżej 4 litrów na setkę. Realniej będzie to bardziej 5,5-6, podobnie w trasie, natomiast na autostradzie już się robi więcej, bo to będzie około 8,5 litra. Wyciszenie kabiny, jak to w Japończykach, ani specjalnie na plus, ani na minus. Na minus za to zdecydowanie bardzo słaba jakość kamery cofania. W 2024 roku trudno to zaakceptować. 2024 rok oznacza też obowiązkowy system ISA, czyli alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. A niestety wyłączenie tego systemu nie jest wcale takie oczywiste. Po pierwsze, trzeba to robić przy każdym odpaleniu auta. Po drugie, możemy to zrobić tylko na postoju, mając wbity bieg P. No a po trzecie, trzeba przekopać się przez kilka menu. No i nie jest to też jakoś jasno nazwane, bo musimy wyłączyć system rozpoznawania znaków, a nie coś w stylu alarm ograniczenia prędkości.
Honda w ogóle trzyma się kilku dziwnych decyzji w zakresie obsługi. Podczas jazdy na przykład nie podłączymy nowego telefonu. Niestety ZRV-ki nie kupimy też z napędem na 4 koła. A ile to kosztuje? Co najmniej 175 900 zł. Prezentowana Sport 185 400, do tego niebieski lakier za 3000 zł. I tyle, więcej dodatków nie ma, innych układów napędowych również. Dopłata do topowej wersji Advanced kolejne 11 000. Konkurencja? Prezentowana u nas niedawno hybrydowa Corolla Cross, ale też Nissan Qashqai e-Power. Honda ZR-V to dobry kompaktowy SUV. Jeden z lepszych, jakim jeździłem, bo ma w sobie tę taką ciekawą nutkę. Widać, że inżynierowie pomyśleli tu też o kierowcy, a nie tylko o kwestiach stricte praktycznych. Cena nie jest może najniższa, ale już w standardzie dostajemy praktycznie pełne wyposażenie. Jeżeli podoba Wam się z wyglądu, to od redakcji PA rekomendacja, bo to jedno z najlepszych aut w segmencie. Dzięki za dziś. Sprawdźcie też plusy i minusy tego auta w formie YouTube Short, niebawem na naszym kanale. A jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Kolejne testy już niebawem.